Dzień dobry, tu Salcia Hałas. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bliżej. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o tajemniczych stworzeniach, które są wszędzie. Zamieszkują ziemię, wodę i powietrze. Mieszkają w każdym naszym oddechu, w naszej łazience, na dnie oceanu, pod naszymi stopami i na naszych stopach. Są wszędzie, ale ich obecność jest cicha i dyskretna. Niektóre z nich są tak małe, że nie da się ich zobaczyć gołym okiem. Ale są też wśród nich olbrzymy, które żyją pod ziemią. Lubimy je zjadać. Ale czasami to one zjadają nas. A najciekawsze jest to, że zjadają nas nie te, które są wielkie, ale właśnie te najmniejsze. Mogą nas leczyć, choć potrafią też śmiertelnie zatruć. Grzyby mają wielkie moce. Grzyby! Ten temat budzi emocje. Kojarzą się nam z jesiennymi wyprawami do lasu. Maślaki, kurki, rydze, podgrzybki, prawdziwki, kanie. Te są Wam znane. Tyle, że wyobraźcie sobie, że to, co zbieracie jesienią, to nie grzyby, tylko owocniki grzybów. Te owocniki tworzą owe kopeluszowe formy. Jednak wiele grzybów, właściwie większość, wcale tego nie robi. Pewnie dlatego na co dzień nie zwracamy na nie najmniejszej uwagi. Tymczasem grzyby są wszędzie i robią swoje grzybowe rzeczy. Są przy tym skryte i tajemnicze. Weźmy takie zwykłe opieńki. Grzybki małe, niepozorne, rudobrązowawe też mają swoje ukryte życie. Bo to, co widzimy nad ziemią i zbieramy jesienią do koszyków, to tylko niewielka część grzyba. Większość grzybowego ciała żyje pod ziemią w postaci grzybni, czyli sieci bardzo gęsto splecionych nitek. W sprzyjających warunkach w jednej małej łyżeczce leśnej gleby mogą znajdować się setki metrów grzybni. Taka grzybnia potrafi się rozrastać w ziemi przez tysiące lat. No chyba, że się akurat nie rozrasta, bo czeka na sprzyjające warunki, czyli wilgoć i coś do jedzenia. Grzyby potrafią bardzo długo czekać. Jeśli chcecie się uczyć cierpliwości, grzyby będą świetnymi nauczycielami. A co takiego robią grzyby, kiedy akurat nie uczą cierpliwości? Ach, są bardzo zajęte. Jedzą, rozmnażają się, współpracują, tworzą sieci, zbierają i przekazują informacje, świecą, prowadzą wojny, łączą się w sojusze, prowadzą wymianę z przedstawicielami Królestwa Roślin. Jednym słowem, budują własne grzybowe królestwo, które zawsze miały, ale ludzie odkryli to dopiero w latach 80. zeszłego wieku. Wyobraźcie sobie, że jeszcze nie tak dawno temu ludzie byli przekonani, że są tylko dwa królestwa. Zwierząt i roślin. A grzyby są roślinami. Tak podzielił świat żywej przyrody Karol Linneus, przyrodnik żyjący w XVIII wieku. Był wielkim naukowcem, ale co do grzybów się pomylił. Kiedy wynaleziono nowoczesny mikroskop i naukowcy zaczęli przyglądać się światu w dużym powiększeniu, zauważyli, że w królestwie roślin mieszkają stworzenia, które zupełnie tam nie pasują. Rosną w ziemi jak rośliny, ale nie mają barwnika zielonego, który mają rośliny, a co za tym idzie, nie potrafią wytworzyć sobie pożywienia. Ich ciała zawierają chitynę, która występuje głównie w organizmach zwierząt. Ale zwierzętami też nie są. To czym są w takim razie? Sobą. Po prostu. Grzybami. Przyrodnicy podumali i przyznali grzybom własne królestwo. Zwane też fungi, albo mykobiota. Możecie czasem usłyszeć albo przeczytać, że grzyby są plechowcami. To znaczy, że całe ich ciało składa się z plechy. Czyli nie dzieli się na poszczególne organy, tylko jest zbudowane z takich jakby splątanych sznurków. I jest to prawda. Ale nie cała. Wiele grzybów to proste stworzenia jednokomórkowe. Czyli takie, które składają się z jednej komórki. Komórka to najmniejsza cząstka organizmów żywych i nie ma nic wspólnego z telefonami komórkowymi.
Weźmy takie znane wam z kuchni. Drożdże. Gdybyśmy przyjrzeli się im pod mikroskopem, zobaczylibyśmy takie jakby spłaszczone kulki. To właśnie są komórki drożdży. Może i drożdże są proste, ale co potrafią? Rozmnażać się przez pączkowanie. Kiedy przyjdzie nam ochota na pizzę albo na drożdżówkę i nakarmimy je ciepłą wodą zmieszaną z mąką, drożdże się rozmnożą i urosną, a wraz z nimi nasze ciasto. No dobrze, drożdże karmimy my, ludzie. Ale co z resztą grzybów? Małe czy duże, wszystkie grzyby muszą coś jeść. A przecież nie potrafią same się wyżywić jak rośliny, nie umieją się też poruszać jak zwierzęta, żeby znaleźć pokarm. Wydawałoby się, że to trudności nie do przezwyciężenia. Nie dla grzybów. Przedstawiciele Królestwa Fungi mają mnóstwo pomysłów na to, jak radzić sobie z trudnościami. Jednym z grzybowych pomysłów jest współpraca z roślinami. Ten sposób istnienia wybierają grzyby mikoryzowe, czyli te, które żyją w lesie i splatając się z grzybnią z korzeniami, tworzą Wood Wide Web, czyli leśny internet, o którym była mowa w rozdziale o bukach. Oczywiście, grzyby współpracują nie tylko z bukami, ale też z innymi drzewami. W zamian drzewa karmią je cukrami. Zdradzę wam grzybowy sekret. Ta współpraca ma też swoje mroczne strony. Weźmy taką lakówkę pospolitą. Grzyb, który za partnerkę wybrał sosnę. Kiedy sośnie brakuje azotu, składnika niezbędnego do przeprowadzania procesu odżywiania, do akcji wkracza lakówka. Grzyb wypuszcza z siebie trujące substancje, które zabijają mikroskopijne stworzenia żyjące w zasięgu korzeni drzewa, a one, rozkładając się, wzbogacają glebę w azot. Podczas gdy jedne grzyby współpracują, inne żyją cudzym kosztem. Ten sposób na życie wybrały grzyby pasożytnicze. Jeden z takich pasożytów żyje na skórze naszej głowy. Jest to podobny do drożdży grzyb, który powoduje, że nasza skóra łuszczy się nadmiernie i mamy łupież. To jeszcze nie wszystko. Grzyby nie tylko żyją cudzym kosztem, ale bywają też drapieżne i podstępne. Na przykład skrytej natury boczniak. Grzyb kapeluszowy. Wygląda niewinnie. Tymczasem to bezwzględny drapieżnik, który poluje na swoje ofiary podobnie jak pająk. A to znaczy, że obezwładnia je toksyną, a potem oplata je grzybnią. Trawi, a na koniec zjada. Na koniec, bo grzyby wszystko robią inaczej, po grzybowemu. A to znaczy, że najpierw trawią, a potem jedzą. Czy to oznacza, że powinniście się mieć na baczności i uważać na atak skrytej natury boczniaka? Nie musicie się obawiać. Boczniak nie poluje na ludzi, tylko na mikroskopijne nicienie. Za to wy możecie zapolować na boczniaka. W lesie? Wyhodować go w piwnicy albo kupić go w sklepie i usmażyć z niego kotlety. Większość grzybów uwielbia wilgoć. Choć są i takie, które mają inne upodobania. Na przykład taki mączniak jabłoni. Jakby się wyrodził z Królestwa Fungi. W przeciwieństwie do swoich braci i sióstr, uwielbia suszę, co dowodzi, że grzyby potrafią się przystosować prawie do wszystkiego. Potrafią też zjeść prawie wszystko. Tak, grzyby potrafią jeść różne dziwne i z pozoru niejadalne rzeczy. Potrafią nawet zjeść plamę ropy na oceanie. A ostatnio naukowcy eksperymentują z grzybami, które jedzą plastik. Brzmi, jakby mogły zjeść cały świat. Czy jest w ogóle coś, czego grzyby nie jedzą? Cóż, każdy ma jakieś ograniczenia, również grzyby. Są w przyrodzie związki, które nawet dla grzybów są trujące. Tak między nami. Gdybyście chcieli otruć grzyba, to najlepszy do tego będzie sok z wilczomlecza. Skąd to wiadomo? Naukowcy karmią grzyby różnymi dziwnymi rzeczami, bo mają nadzieję, że skoro grzyby mają taki wilczy apetyt, to pomogą nam choć w części posprzątać bałagan, jaki zrobiliśmy w świecie. Grzyby są wykorzystywane
do przywracania terenom zniszczonych przez człowieka ich naturalnego charakteru i do wspomagania rolników w radzeniu sobie ze skutkami suszy, bo okazuje się, że grzyby mogą więcej w świecie podziemnym niż rośliny. Dzięki temu, że tworzą długie sznury grzybni, mogą wydobywać wilgoć z głębszych warstw niż korzenie roślin i udostępniać ją roślinom. Od jakiegoś czasu testowane jest również zastosowanie grzybów w walce z chorobą, która dotyka coraz większą liczbę osób. Jak wiecie, życie we współczesnym świecie bywa trudne. Dlatego bardzo wielu ludzi zapada na chorobę zwaną depresją. Tak wielu, że mówi się o światowej epidemii depresji. Grzyby leczą nas od wieków, a teraz, jak się okazuje, mogą nam pomóc radzić sobie z jedną z chorób najczęściej występujących we współczesnym świecie. Wyzwania, jakie stoją przed ludźmi, są bardzo poważne. Jednym z nich jest znalezienie nowych źródeł pożywienia. Czy i w tym grzyby mogą nam pomóc? Wygląda na to, że tak. Ale nie te, które jako pierwsze przychodzą wam do głowy, czyli grzyby kapeluszowe, tylko pleśnie. Oczywiście chodzi o te zdrowe, nie te trujące, które udaje się nam wyhodować w zapomnianym drugim śniadaniu zalegającym na dnie plecaka. Pleśń jest grzybem pospolitym, łatwym do hodowli, bo szybko się rozmnaża, a jej zarodniki są łatwe do pozyskania, bo fruwają wszędzie w powietrzu. To dzięki pleśniom mamy antybiotyki, których odkrycie zmieniło nasze leczenie i być może produkty z pleśni zmienią całkowicie nasze jedzenie. Już dziś w niektórych sklepach można kupić wegańskie produkty z pleśni, które smakują jak kurczak. W budownictwie pleśń kojarzy nam się najczęściej z dosyć odpychającym grzybem na wilgotnej ścianie. Jednak wyobraźcie sobie, że obecnie trwają eksperymenty nad wykorzystaniem grzybów w przemyśle budowlanym po to, aby budować energooszczędne domy. Grzyby znajdują zastosowanie również w przemyśle odzieżowym i tekstylnym. Robi się z nich kurtki, torebki, buty, abażury. Być może w przyszłości będziemy się ubierać w grzyby i mieszkać w domach z grzybów. Przyszłość jest tajemnicą. A grzyby mają przed nami jeszcze wiele tajemnic. Być może ich odkrycie czeka właśnie na was. A póki co, jeżeli chcecie poznać jedną z tych tajemnic, możecie wybrać się do lasu i przyjrzeć się ukrytemu życiu opieńki. Idźcie nocą do miejsca, w którym znaleźliście te grzybki w dzień. Po co? Grzybnia opieńki tworzy splątane, sznurowate twory zwane ryzomorfami, czyli takimi jakby korzeniami, i rozrasta się pod ziemią i w pniach martwych i żywych drzew. Te rozrośnięte sznury grzybni świecą w ciemności zielonkawym światłem i to na tyle mocno, że w czasie I wojny światowej żołnierze w okopach czytali listy z domu przy kawałkach drewna z grzybnią tego gatunku. Jeżeli więc znajdziecie się w ciemnym lesie i zobaczycie fosforyzującą poświatę, to wiedzcie, że to nie duchy. To pieńka, która właśnie zarasta las. A kiedy ma na to wystarczająco dużo czasu, może zdarzyć się to, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych w stanie Oregon. Jakieś 8 tysięcy lat temu na ziemię spadł mikroskopijny zarodnik opieńki ciemnej. Od tamtego czasu grzybnia rozrosła się tak, że osiągnęła wielkość zbliżoną do 4 płetwali błękitnych, czyli największych zwierząt na świecie. Gdy ją znaleziono, została uznana za największy żywy organizm żyjący na tej planecie. Grzybnia rozrasta się cicho, ale nieustępliwie. Dlatego bądźcie uważni. Rozglądajcie się. Grzyby są wszędzie i są niepowstrzymane. To wszystko na dziś. Dziękuję za wysłuchanie.
i pozdrawiam Was zieloną.